Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i czarny Adewale. No teraz to aż jego twarzy nie widać, no chyba że pod słońce się go przesunie. I witam was w trzecim odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag z dodatkiem Freedom Cry. Tak, dzisiaj będą dwa filmy, ten z Asasyna i z Gothika, bo wczoraj go nie było, był tylko CS. Ale w końcu rzuciłem CS-a. Ja też znam tą piosenkę. To kołysanka, jak ci śpiewała mamusia na dobranoc czarnuśki. A czekajcie, moment. Nie przeszukałem tu czegoś? Dobra. Mogę do niego zagadać w sumie. Joła. Dzięki. Ty, zagadał do mnie, a i tak byłem w krzakach. Ciekawe. Dobra. No to jedziemy od razu z tym najlepszym koksem. Czarnym. W dodatku. A, on tu swoje swoiste parkurki wyrabia, wyczynia. I tak ma być. Tradycja musi się utrzymywać. Kurde, jakieś mewy, nie mewy. O, jeszcze troszeczkę i już jesteśmy na miejscu. Okej, jesteśmy w kryjówce Maronów. I zaraz będzie teleportation time. Tak, Animus się wczytuje. No i czarny. Czarni to chyba musieli być z ciebie dumni, jeżeli został asasynem. To jeszcze takim, kurde, łysym czarnym asasynem. O, jaka tam wojenka się dzieje na mieczyki. Aż chętnie popatrzę. Te, co czarnego mi bijesz? Aż tam przyjdę, ci napakuję do tej mordy. Nie, czarny przyjaciel. O kurde, ten to ma jakiego duweltuwę. Ten to teraz da pierdyla. O, kozaku, tak się bawić nie będziemy. Zarata będziesz skończony. Okej. W sumie, żeby nie narobić takiego szumu, to na dobry początek zrobimy padum z 10 metrów. Myślę, że cię zabolało. Dobra, czekaj, daj mi przeszukać. Lutowanie ważne. Kurde, co ten miecz się tak wiruje. Dobra. Teraz zrobimy takie coś. Niech sobie koleś podejdzie tutaj. My go zrzucimy. I będziemy mieli już 100% synchronizacji w tej misji. Cip, cip. I jeb, poszło. Dobra, tego już nie przeszukamy. Ale wszedłbym sobie do tego budynku. O ile w ogóle jest to możliwe. No, mogę. Widzicie? Wszystko się da. Czytajmy sobie nieco wzroku orła. O kurde. Ale czemu oni są na złoto? Aha, bo to są moje cele do zabicia. No dobra, wszystko czaję. O. Shit. Fuck. Dobra. Tak się chce się ze mną bawić. Dobra, zgubiłem tego kolesia. On chyba już totalnie oszalał. No chodź tu. Dobra, myślę, że teraz mnie usłyszał i dostanie ostry wpierdziel. Jeszcze nie zostaliśmy wykryci, więc działamy po cichu. Pięknie. Czarny się rozprawia. Naprawdę, gdyby nie Edward i jego lata praktyki wraz z Czarnuchem, no to by nawet jednego nie zabił. Lol, nie mogę przeszukać czarnych, dziwne. A białych to mogę. To jest normalnie dyskryminacja czarnych. Jak nie w Fifie, piłce nożnej, to jeszcze w takiej grze. No to jest w ogóle naprawdę skandal. Żeby mi tu czarnych dyskryminować. O. Za dużo szaleństwa, jak na jeden dzień. Moment, trzeba będzie jakoś to zrobić inaczej. Nie, tak mi się to nie podoba w ogóle. Zrobimy tak. O. Chodź tu, chodź tu. O. Się akurat wbił. I o to mi chodziło. Dobra, tam kolejny. Gdzieś jeszcze jakieś białe morony. Dobra. Jep. Kurde. Mogę was zwolnić? Ale najpierw przeszukam tych białasków. Muszą coś tam mieć, no. Goldy też mają, więc nie są biedakami. Chociaż mało. Tak szczerze mówiąc. Lol. Lol. Dlaczego ja tak wpadłem? Moment. No, jest tutaj. Tego chciałem przeszukać. Co on tu ma? Jest za wielkie rzeczy. Aha, dobra. Teraz się tu wspinamy. Aha. Mogę jakoś w niego sięgnąć? Albo go tak zabijemy. A, nikt nie usłyszy. I tak zginął. No i git. Jeszcze czterech. Tylko co z tą czwórką zrobić? Tak, żeby ich jakoś załatwić bezproblemowo. No. Kurde, blokujesz, czarny. Dobra. A, on to sobie po prostu na kozacko załatwia. Teraz załatwiamy dwóch ostatnich. Te morony za wami. O, jak mi przykro. O, jak mi przykro. Dobra. Załatwieni na cacy. No, ty nie masz mi spadać, tylko lutować. Kurde, odróżniasz te dwie rzeczy? Czy jesteś totalnym debilem? Dobra. No. Teraz trzeba uwolnić przywódcę Maronów, Augustina Deuforta, kurde, jakie, nie dość, że imię ma takie zrąbane, to jeszcze nazwisko, kurde, w ogóle do kitu. Dobra. W stylu parkura to zrobimy. A może do wody wskoczymy? O, proszę. Mała odmiana, czarny się trochę wymyje. Przyda mu się. Na zdrowie, o, widzicie, teraz taki błyszczący. Dobra, uwalniamy go. Proszę bardzo. Yo. A komu? Gdzie? Te! Was śmierć też nie minie. Zabójczy wzrok czarnego was nie minie. Spokojnie. Nie ma, nie ma. Już tam was gonię. No i tak się chcecie bawić. Motyw trochę z Assassin's Creed Revelations, powiem wam tak szczerze. Bo też była taka misja. To była związana ze znalezieniem klucza Altaira. Czy tam klucza do Masjafu. I podobny był motyw tej misji, że gonisz statek kilku templariuszy i on tu robi swoje sztyki, miki i parkury. No i zaraz zginą w podobny sposób, ale będzie epicko. Miejmy nadzieję. Wii! I spadamy. A teraz się zamknę. Jeb! Ciach! Slow-mo! Aby podkręcić akcję. Debil strzelił swojego. Ciach! Raz maczety i poszedł. I tak oto wygrał. Czarny. Nad białymi. Możliwe, możliwe. Ale ja chciałem tą dubeltówkę. No, to jest niesprawiedliwe. No, musieliście go tak za szybko zabić. Kontroluj się, czarny, przyszłość, bo naprawdę się zatracisz. Augustine Deufort. No, Deufort, no, po francusku, wiedziałem. Blandi sans fait. Bon Dieu fait sans dit. Też po francusku? The French governor is two-faced. Bastien helps as she can, but Maron's independence is long to build. Longer now. A warrior like you would be a great asset to our cause. With due respect, I serve a different brotherhood and am honor bound to return as soon as I find the means. But only the Iwa know when that will be. Meantime, I have sanctuary and weapons to share. Perhaps our needs may align for a time. What do you need? Recruits, liberated slaves. The warriors among them join me. The others grow the community for which we fight. Titafti Wazufesumi. I suppose I might lend a hand for a time. Petit Pache. I will see that you are rewarded for whatever you can give. Let's begin soon. There's much to do. Na kurwiator 3000. Nieźle. To ma takiego kopa, jak widzieliście w pierwszym odcinku w czołówce i w tym, jak ten koleś napierdylał w czarnych. A właśnie, najpierw powrót, moment. Czytanka. Bojownicy. Wyzwalanie niewolników zwiększa poziom zaufania innych uwolnionych ludzi. Mogą ci oni pomóc, oferując ulepszenia twojej postaci i statku, a nawet nową broń. Kusząca propozycja, jak dla czarnego na bogato. Werbowanie Maronów sprawia, że na różnorakie sposoby wspierasz ruch oporu. Maronowie mogą dołączyć do twojej załogi, przenikać na plantacje, a nawet zwiększać twoje zapasy amunicji. Czyli robią za mnie jak za służące. Może być. I to wszystko? O. 95 mamy wyzwolonych i 4 zwerbowanych Maronów. Nie jest dużo. Nie jest dużo, ale... Jeszcze 5 niewolników i wygląd eksperto kreda odblokujemy. Jest git. Za nagrody ruch oporu kluczowi członkowie załogi. Aha, plus 20. Super, dobra. O to chodzi, teraz wchodzimy. Kup amunicy do garłacza. Aha. A, to ten, co go teraz nazwałem, tym napieprzatorem, czy tam nakurwiatorem, 3000. O, rozumiem. Ło! Kulki aganalne. No, nie ma co. Tylko one nie są w kształcie jaja, ale też mogą być. Też mają moc. No cóż, kula daje fula. Dziwnie, kurde, po tym moście chodziłeś. No bo on nie może sprintować. Zwichnął sobie nóżkę i teraz biedaczek sprintować nie może. Dobra, mamy dubeltówkę. I to naprawdę mocno, to jest chyba większa wersja takiego zwykłego mini pistolecika. Co lagi. Też skończcie lagi, dobrze, spokój. No. A teraz zobaczycie moc tego pistola. Garłacz. Garłacz jest bronią, która pozwala zadawać obrażenie wielu celom. Ma ona krótszy zasięg i jest jednostrzałowa, ale zabija w mgnieniu oka. Zaraz to zobaczycie, będzie taka moc. Skorzystaj z tych strzałek, czy tam moich slotów, by wygrać garłacza, naciśnij następnie Y, aby oddać szybki strzał. Przytrzymaj LT i przesuń prawy analog, aby wycelować, a następnie naciśnij RT, żeby oddać strzał, czyli prawy trigger. Ok. Są różne rodzaje garłacza, każdy ma właściwe sobie cechy. No tak, widzicie, są aż 4 rodzaje. Tylko na pewno trzeba będzie uwolnić, tu zrekrutować i tak dalej. Więc jest tego sporo. Przyjaciele, mam dla was niespodziankę. Jebut! O, jak to napierdolił. 4 naraz. Tak, 4 naraz. No, to ich tak rozdupcyło. O, misja zablokowana. Zwerbowani Maronowie. Czyli aby odblokować właśnie misję, w tym dodatku trzeba rekrutować, tudzież na pewno jeszcze uwalniać. A, przejdzie to. Przy okazji jeszcze coś możemy zlutować. Przeprowadzić jeszcze dokładny exploring. Do Maronów się przejdziemy. Dobra, idziemy. Co się będziemy? Do roboty. Troszeczkę zlaguję, ale trudno. Tak, nagrałem dla was tam wczoraj CS-a. No ja naprawdę nie wiem, jakim cudem ja mogłem zyskać taką broń jak M4 A1 z Nitro. Ja nie wiem, to jest w ogóle porąbane. Staty 6,22. Grałem jak ostatni skurczysyn, lamer. I jeszcze taką broń dostać, no to trzeba mieć farta, naprawdę. No to ja tylko musiałem mieć farta i nic więcej. Dla mnie to jest w ogóle niezrozumiałem, jakim po prostu wałem taką broń uzyskałem. Właściwie skórkę. To jest skin, broni się ma od samego początku konta, tylko bez skinów. Ale no cóż, szczęście mi musiało najwyraźniej dopisać na tyle, żeby po prostu takie cacko zdobyć. No może ono nie jest warte 500 euro, tylko jakieś 3 do 5, bo to jeszcze jest jakby to powiedzieć, testowane w walce, ale jest dobra, ma naprawdę swój taki przyzwoity wygląd. Dobra, tu mamy tych... O dobra, przy okazji zjedziemy ich. Dobra. Nie płaczcie. I tak byście zginęli. O, trochę kasy mają, no nie ma co. Dobra, do sklepiku. Co tam masz dla mnie, czarny? Sakieweczki, sakwa na strzałki. O, no tak, bo żeśmy ostatnio uwolnili 37 niewolników. No i żeśmy w ten sposób uzyskali możliwość kolejnego upgrade'u. No, no, nie wiem, że nie będę żałował, że dokonałem dobrego wyboru. O, i znowu mamy tutaj tego całego... To moment, weźmiemy takie coś jak strzałka usypiająca. Nie wiem, możemy jeszcze kogoś tam uśpić, o. O, proszę bardzo. Ktoś jeszcze? Któryś mądry? A, i żeśmy w ten sposób zwerbowali Marona. Też dobrze. Dobra. Przelutujemy ich. I teraz takie coś. Aha, tu jest pole czerwone. Dobra. To wiecie co? To my tam wejdziemy może później. Mam takie przeczucie. A po drugie, nie chce mi się tam spinać. Widzicie, jest to fajnie ogrodzone. Tam nie wejdę, bo się nie dostanę. To dla ścisłości weźmiemy się za werbowanie kolejnego Marona. Zostaw biedaka. Ło, ten to jak skoczył. Zostaw go, zostaw go. LOL! Czarny, coś ty zrobił, kurde, jak Balotelli przy bramce, kurde, na kurwie tak gola. Kurde, ty się tak do niego nie upodabniaj. Ho, ho, ho. Kurde, takie mi tu triks odwala, aż go w krzaki wrąbało, nie? Czekaj, sprawdzę, czy go wrąbało w te krzaki rzeczywiście. Tak, gdzie on mi zniknął? Kurde, tak mocno go kopnął, że teraz nie wiem, gdzie on jest. Czekaj, wzrok orła mi pomoże. Ale go nakurwił, kurde. Dobra, skończyć z przekleństwami. Może trochę teraz się za bardzo tak najarał tym, ale no... Jak dla mnie to było mega chore w jego wykonaniu. No ale to jest Adewale, no nikt go nie ogarnie jeszcze. Kurde. Zostaw go. Leżeć. O. Teraz tego jeszcze trzeba będzie ubić. Podejdź tu, kolego. Dam ci fajny prezent. Myślę, że ci się spodoba bardzo. O, taki właśnie. Francuska pałko. Dobra. Lucik. Lucik zawsze dobry. Dobra. A teraz może jeszcze tutaj uratujemy. Wejdźmy sobie tutaj na dach, że nam było łatwiej. Czekaj. Zrobimy znowu tak jak zawsze, czyli wchodzimy do sianka i się bawimy w cichacza. Żeby wiecie, jak najmniejsze wykrycie było. A wiecie, to jest w końcu asasyn, musi być cichy, zabójca, no. O, uwolnieni. Tak, nie dziękujcie mi, naprawdę, nie ma za co. Dobra, bo nie dostaniesz chleba z masłem. Albo jakichś tych manioków, co wy tam jecie w Afryce. Dobra, teraz proszę bardzo, tu mamy do uwolnienia. Tutaj widzę jakaś pielgrzymka się zebrała. Stać, koledzy. A proszę, zaskoczyłem ich, nie? Proszę, jaki triple kill. No nie ma za co, nie ma za co. A ten też coś powiedział po francusku, Te cywile, odsunąć się, bo wam czarny nakopie. Przez przypadek. Ale ładnie ich tutaj zgankowałem. Trzech nabiłem z dzidy. I GGWP ogólnie. Dobra. Za dużo Lola też. Chociaż przez kilka dni ostatnich nie grałem, ale... I tak za bardzo mam skojarzenia z Lolem. Dobra. Tu mamy do uwolnienia. Więc też tak zrobimy za chwilę. Tylko musimy się jakoś tu dostać. W dość specyficzny sposób. Na parkura. Ło! Lagi zawsze mogą być. Aha, to jest ten nasz cel misji. Ale jeszcze jest zablokowany, dlatego go nie męczmy. Ło. Spokojnie, nie nerwowo. Dobra, tam mamy klucznika. Jak widać, teraz trzeba będzie go jakoś... Dobra, teraz go uśpimy. Okej. Zadziałało. O, szybko wskakuj tam, szybko. Żeby mnie tam nie wykrył. Przypadkiem. Szybko, szybko. Dobra, szybko ten klucz. Dobra. O! Kurde. Tutaj aż 3 minuty się musiałem spinać. O, żeż. Już odpuściłeś sobie? Czy mam znowu używać? A chyba użyję tego, mam przecież 2 razy więcej ammo. Dobra. Teraz trzeba będzie resztę uśpić. O. Chyba komuś się jeszcze tam udziela. Bardzo... No gdzie? Kurde. Gdzie oni mnie widzą? Dobra. Wywalone. Okej. Zrobione. Dobra. Lulu. Maluszki. A teraz takie coś jak właśnie tu jeszcze możemy to zrobić, chociaż wcześniej moglibyśmy kolejnych uwolnić. Ale najprzód lucik musi być, no. Oni tam mają, właśnie. I na pewno to działa, że jak im się wbije, to mogę to zebrać. Chociaż niekoniecznie to działa zawsze. Ale przeważnie powinno to tak działać, według mnie. Ale no nie zawsze, jak widzicie. Dobra. Teraz tutaj, nie wiem, jakaś nagle mi się muzyka odpaliła, Chopina. Nie wiem, co to w ogóle ma znaczyć. Ale niech sobie leci. O Boże. Takich lagów to dawno tu nie było. Kurde. Takie lagi jak na WF-ie normalnie. O, tam mamy... O. Jakiś snajpa. Chyba chce dostać strzała. O właśnie. I zebrał. W takowóż ten sposób. No i już zebrał po japie. No kurde, nie laguj mi. Dobra, nakopany. A teraz tu mamy klucznika. Moment, jeszcze skrzyneczka. I już mam 10 kafli. Na bogato. Czarny oszczędza. O. Ładnie zabrał. Tylko teraz jakoś trzeba byłoby, nie wiem, odskoczyć. Oj. Dobra, szybko ten klucz. Teraz szybko do sianka wskoczyć jeszcze. Chodź tu, kozak. Takiś mądry to zginiesz szybko. Jeb, zebrał ładnie. Z bani. Dobra. Jeszcze 5. O! I tu jeszcze mamy do zwerbowania tych ostatnich 5. Pięknie, pięknie. A nie, 2 i 3. Ale dobra, podnosimy typa. I gdzie chcesz nas to doprowadzić? Dobra, tam. O Jezu, dobra, ale chyba trzeba będzie najpierw ubić gnoja. Czekaj. Dobra. No. Dobra, nakopany. Teraz jeszcze go zlutuj. Grzecznie. I git. Teraz tego tutaj przeniesiemy. Moment, ja od razu sobie zaznaczę położenie skrzynki, żebym po prostu nie zapominał. Dobra, trzymamy LB. No fuck this shit. Dobra, z maczety was zjadę. O tak, teraz się bawimy. Tylko moment, jeszcze a gdzie ja mam pistola? O, dobra. Ło! O, jak go sieknął. Jep, jak on tu ich jedzie. Trochę kombosy jak u Conora, poważnie, ale niektóre to on swoje tworzy. I jak mu teraz nakopał. Dobra, trochę żeśmy to zrobili w dość chaotyczny sposób. Ale tak ma być, tak właśnie ma być. I jeszcze kogoś tu wyzwolimy. O proszę, 2 wyzwolonych. Tak, nie ma za co, nie ma za co. Dobra, jest ciemnica, więc sobie pozwolę, że odpalę trochę wzrok orła. Może przynajmniej będzie więcej FPS-ów, bo zawsze jak mam odpalony wzrok orła, to jest zawsze więcej FPS-ów. Ale co tam. Okej. Dobra, dobra bidulko, czy tam bidulku, no tak, ma brodę, no to nie może być kobieta z brodą. To bidulku, zaraz cię przeniesiemy na izolatkę, tak zwaną waszą afrykańską. Dobra. Dobra, teraz tam idziemy. Już, zaraz dojdziemy na miejsce, zlutujemy skrzynkę i skończymy odcinek. I w następnym odcinku jakby zajmiemy się już kolejną misją fabularną. No chyba, że jeszcze się damy namówić przed początkiem misji na punkt widokowy. Dobra, macie tutaj czarnego kolegę. Dobra. I mamy teraz... Aha, 2. Kurde. Ej, gdzie ja żem poszedł w ogóle? Ja w ogóle ślepy jakiś. Moment, dobra, już wyszliśmy. Ciemno w tej dżungli, że w ogóle nie widzę siebie. Dobra, skrzynkę zlutujemy. Ukończymy odcinek. Boże, jak tu ciemno, fuck this shit. A jeszcze jak jestem czarny, to w ogóle nic nie widzę. A na ślepo to się potrafił wspiąć. Tu skrzyneczka. Kurde, nie wiem co ty czarny odrabiasz. Zaraz się wespniemy tu. Jezu, czarny. Ty chcesz chyba, żebym ja przeszedł na zawał. Dobra, idzie ta skrzynia dalej. Skrzynia biegów. O, chyba tu trzeba się wspiąć. Udało się. Idzie ta skrzynka. Dobra, jest tutaj. Ale ty mi nie... Kurde. Stąd to będzie ciężko. Tu. O, dobrze, skrzyneczka. Dobra. Kończymy już odcinek 3. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Czarny zadowolony z siebie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Możesz jeszcze po brodzie podrapać, jeśli pokażesz nam tą animację piękną. No podrap się po tej brodzie, no. Jeśli on w ogóle ją ma. Dobra, nie słuchasz mnie czarny, to trzymajcie się, na razie, yo!